Narysuj okrąg o środku w punkcie minus 4, 1 i na którym leży punkt 0, 4. No i to jest zadanie z naszego portalu, więc tu mamy taki aplet do przeciągania okręgu. Możemy zmieniać położenie środka, a także zmieniać promień. I co? I środek ma być w punkcie minus 4, 1, czyli współrzędna x środka jest minus 4, a 1 to jest tu, czyli musimy dojechać tutaj, minus 4, 1, na którym leży punkt 0, 4. No punkt 0, 4 to jest ten punkt, czyli musimy teraz rozciągnąć ten okrąg tak, żeby przechodził przez punkt 0, 4. Jeżeli ciekawi nas promień tego okręgu, no to co? Promień okręgu to jest odległość środka od punktu 0, 4, no to tu mamy, prawda, twierdzenie Pitagorasa, trójkąt prostokątny o bokach, tak, tu jest jeden wierzchołek, tu jest drugi, tu jest trzeci, czyli tu jest tak, tu jest 3, a tu jest 4 są przyprostokątne, czyli przeciwprostokątna jest 5, czyli promień tego okręgu jest 5. Może jeszcze jedno zadanie. Narysuj okrąg o środku, tym razem znowuż mamy środek i długość promienia 5 jednostek, czyli środek ma być w punkcie 3, minus 2, czyli x3, y minus 2, tu jest środek. No i teraz promień musimy powiększyć do 5. Tak, i do 5, czyli może najlepiej na tej osi, czyli tak 2, 4, 5, tak, od 3 do 8 to jest 5. O, teraz mamy promień okręgu 5. No i jak zwykle zachęcam Was do samodzielnego rozwiązywania zadań na naszym portalu.